człowieka jest nieoceniona tak naprawdę w całym procesie reagowania i planowania reakcji na incydent. To tutaj cały czas mimo wszystko nie możemy zupełnie zawierzyć systemom. Zawsze, przynajmniej przy dzisiejszym podejściu, musi być uwzględniony ten komponent specjalisty, który oczywiście na pewnym etapie podejmie stosowną decyzję. Wszystko zależy od tego, z punktu widzenia czy też osoby, czy też organizacji, czy też ewentualnie jakiejś konkretnej grupy interesu, czy też całego sektora. Postaramy się spojrzeć, co może tak naprawdę być tym największym zagrożeniem. No, dla użytkowników indywidualnych zdecydowanie prym tutaj wiedzie phishing. No, te techniki phishingowe ewoluują i one niestety są bardzo coraz częściej tak dobrze skrojone, że rzeczywiście ten użytkownik mimo wszystko tej narracji ulega, no i przynosi mu realną stratę. Natomiast dla przedsiębiorców cały czas sporym zagrożeniem, ale także dla administracji rządowej, warto to dodać, zagrożeniem są ataki związane z atakami ransomwarem. Dla tych podmiotów niewłaściwie przygotowanych do takiego ataku, no niestety niosą zgubne skutki, ponieważ dane, które niestety są przedmiotem takiego ataku, najczęściej są nieodwracalnie zniszczone. Zdecydowanie tak, o cyberbezpieczeństwie powinniśmy rozmawiać już na tych bardzo wczesnych etapach. Ta edukacja powinna zdecydowanie wzrastać wraz z technologią, która jest wszechobecna w dzisiejszych czasach. No i tutaj powinniśmy edukować i ten przekaz powinien być właściwie dobrany do danej grupy, no i w zasadzie tego, co chcemy osiągnąć tym przekazem.